kompres na pupie. Ale dlaczego kompres? Raz, czy przewrócił się na ślizgawce? Czy może rozbił sobie pupę, zjeżdżając po poręczy schodów? Nosorożec Bob, bo tak miał na imię nosorożeców. Już od dawna był smutny, zanim nosił kompres na pupie. A kiedy koledzy i koleżanki, to znaczy inne nosorożce i nosorożki, pytały go: czemu jesteś smutny? Czym się tak martwisz? No co się stało? Mam wielkie zmartwienie. Bardzo, bardzo wielkie zmartwienie. Jakie? Tak tego nie zrozumiecie. Nie zrozumiecie, to nie. Inne nosorożce nie mogły się domyślać, jakie zmartwienie męczy naszego nosorożca. Może jest na diecie? Może się pokłócił? Albo ma wzdęcia? On chyba się zakochał. Nie, nie. Oczywiście, nosorożec był zmartwiony, ponieważ nie umiał skakać. I co go przesłonę? Drapać się po pupie? Fruwać! Nie umiał fruwać, głup tasku. A wstydził się przyznać innym nosorożcom, bo oni nie umieli fruwać tak samo jak on, a powinni się tak samo martwić. Skoro się nim martwią, na pewno śmialiby się, gdybym powiedział im o swoim zmartwieniu. Na pewno. Raz, dwa, trzy i nosorożca zagnę mi troska, to pocieszy nosorożca. Może ja, może ty, licz od nowa.
krzywdy i nie rozpaczaj. Nawet mamy dziecko wie, na tanie jest dla bogaczy. Na niebogaczy są prognozy złe, więc o krzywdy i nie rozpaczaj. Nawet mamy dziecko wie, na tanie jest dla bogaczy. Na niebogaczy są prognozy złe, raczej. Thank you.
a jestem duży, ale jestem mądry, więc nie mogę być głupi. Chyba widzisz, że jestem mądry, co? Tak, jesteś mądry. Jesteś bardzo mądry. Ale ja cię proszę tego obalić, że nie skrzynę na trochę. Ja ci oddam. Taki duży, a taki głupi. Przecież widzisz, że nie mogę ci pożyczyć. Ale dlaczego? Taki duży, a taki głupi, Boguś ten. No taki duży, a taki głupi. Bo samolot powtarzał. Kółko, ty same powiedzonka. I myślał, że jest mądry. A tak naprawdę to on był okropnie nudny. Nudny. Przecież widzisz, że warczę. A jak warczysz, to co? Jak warczę, to znaczy, że zaraz polecę. A jeśli mam polecieć, to muszę mieć skrzydła. Jasne! Zapraszamy do odlotu przeciwkowego numer 401. Prosimy o wyłączenie i wyciszenie wszystkich urządzeń komórkowych, telefonicznych i elektronicznych. Ponieważ nasze dzwonki tak wkurzają pilota, że jak na ostatnim locie nie skoczy. Zapraszam do kupienia bułek mącznych na sklepiku za jedyne 18 zł. Dziękujemy i miłego lotu. Stanie, spyszny, to jest drogę.
Pechowiec. Pechowiec to taki, któremu nic nie wychodzi. Nosorożec jest sam.